Jest! Ładna ryba! Jest! Jest ładna! Siemanko! Siemano! Elo mordy! Witamy wprost z nadwody, która jeszcze parę dni temu była skuta lodem. Ale udało się. Mamy 30, tak? Dzisiaj? Tak, 30. 30 grudnia. Jak w sierpniu. No dobra, w październiku. Ale słuchaj, powiem wam, że opłata. No dzisiaj to będzie pięknie. Do nie? Pierwszej godziny, do 12, pierwszej tak pokazane. No, a słoneczko ładnie świeci. My tu tamykamy. O, Sati. Pierwej, nie, może jesteś na siebie wiadówce, bo ci to kopię. Zaraz wam coś pokażę. Patrzcie się. No to nie kurwa mi, bo ten. No zobacz. Nie, dobrze, o tak. Chodź, jedziemy, nie chciał. Zobacz, jeszcze goły. Słoneczko. A, piękna pogoda. Są koledzy. Jak w czerwcu. Siema. Zobaczcie, jaka pogoda. Dopływamy do pierwszej miejscówki, z której wylądowała właśnie ta piękna ryba 80 cm. I nie tylko ta, ale wiele ryb. I zobaczymy, czy, co, ciąć, czy coś tutaj się chowa. Na razie widać same kamienie jakieś. Ryby na razie nie widać. No nic, dobra, na czuja stajemy. Parę rzutów. Parę ryb było, stary. No jakieś tam były, nie? Ale... ale trzeba tak rozplanować, żeby zdążyć wszystkie mety odwiedzić. Jasne, nie ma co, parę rzutów kolorami, jak to, 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 to jak nie chcę, to nie chcę. No i dobra, u mnie na pierwszy ogień oczywiście. No, co by innego? Nie spodziewałbym się, że założysz co innego niż to. Dokładnie, przynęta, która w tym roku najwięcej mi dała rybek. Na lekkiej główeczce. Jakieś pewnie 5 gramów. No i zobaczymy. Pierwszy rzut. First cast. Mam 7 gram, ale to kajta, więc... No tu teoretycznie teraz powinno się im lżej, tym lepiej, ale... Ale nie ma reguły. Nie? Ale na tej wodzie też przed chwilą powiedziałem, że to jest...
Wszystko na opak. No, ciekawe, czy się człowiek doczeka tego pstryka. Jest bezwiecznie, także brania powinno być idealnie wyczuwalne, nie? W miarę wyczuwalne. Już zależy, jak się wycinimy. Jak na 3 gramy, to może być ciężko. Zobaczymy. Coś dużego stało. Coś konkretnego. Przy tym białym. Zobacz, to w ogóle to są trzy ryby, które pilnują białe ryby dla mnie. No, można by powiedzieć. No tam była spora. No, kasa. Dobra, stanę. Jest parę ciekawych zapisów. Ile podami? O, są fajne. Ile podami? 2,5 jest. Były ciekawe zapisy. Ciekawe, czy gdzieś tu, w tym kierunku. Siadę sprawdzić będzie. Mocno, że te moje kurwa szamańskie metody coś są warte. Od 10 do 11 to jest ta godzina. Jest! Brawo. Jest pierwszy. Nieduży, ale bez puknięcia. Przysiadł. Nie, chyba. Spróbuję go tak, nie jest duży. To perła? Perełka. Ależ łbem trzepie. Ale nie, nie jest zły. A zobacz, jak on łbem trzepie cały czas. Dobrze zapięty jest. Ale bez puknięcia. Pur. O dobra. Jest pierwszy grudniowy. Znaczy no, może nie grudniowy, ale koniec grudnia, tak, pijawka. Piękna, pierwsza rybka. Ile tam masz gietów? Pokaż główkę. Oczywiście zagryz. Dobra, wyjmij go. Jak widzicie, mamy już godzinę 12:20. Niestety do tej pory udało się tylko złowić jedną rybę, z czego jeszcze się w ogóle nie nagrało wypuszczenie, bo padła bateria, później jeszcze jakiś błąd się wyświetlił. Ale jest świadek. Ale ryba wróciła do wody, uwierzcie mi. No, jest świadek, potwierdzam. Koledzy na łodzi stoją obok, oni w ogóle jeszcze nie mieli chyba kontaktu z rybą. No jest ciężko, przelecieliśmy wszystkie Wayne Pointy, może prawie wszystkie, które mam nabite. Ryby pokazuję, ale jest to raczej białoryb. Trudno znaleźć w ogóle jakiegoś typowego zapisu z sandaczem. No i przyszło mi do głowy, że może powiem wam tak w paru słowach o echosondzie, bo do tej pory, jak tam widzieliście, miałem Raymarina Elementa 9-calowego. No trafiła się okazja, sprzedałem i zmieniłem ją na Hummingbirda. Dobra, lecimy, szukamy ryb, no bo niestety jest ciężko, no ale nie poddajemy się, ostatni wypad w tym roku, także lecimy dalej. Nie? Dobra. Thank you.
Jest, ładna ryba. Jest. Jest ładna. Ależ przywala. Ależ smoczy. Dawaj go, dawaj. O kurde. Jest. Jest. Kurde, czułem tą metę. Tylko o, coś mi podbiera. Czułem tą metę, kurde, czułem. No, i oczywiście, oczywiście gumeczka. Masz jeszcze to jest... Luksus, panie, teraz ta guma to jest luksus. No właśnie wiem, bo tak urwałem, no, cholera i nie zajebiście, ładnie przysiadł. Piękne uderzenie. A. Jedziemy dalej. O to chodziło. Tak, rybka. No dopiero teraz znowu nagrywam. Rybka fajna. Że kurde. Ależ kurde się wiergała. Ależ pijawek padza cała rękawiczka w pijawkę. Pod mordą, naprawdę pod mordą przejechać. Spadać mnie stąd. No ty nie lubię pijawek, kurde. Może i nie, ale... No jest meta dosyć ryzykowna, no na lewo to na razie... Ale zaraz, wyszedł z czystej. No, ale bardzo blisko korzeni. No przecież ty rzuciłeś tam, gdzie teraz. No. A ja rzucam, zobacz, gdzie ja rzucałem i czysto tam jest. Nie, no wiem, że tu są na pewno karcie. No, na lewo są karcie. Piękne mknięcie. Można rzucać w tamtą stronę. Branie. No aż to kuźwa. Coś nie chcą odchodzić w tym wypadzie. Ej, kurwa był. Kurwa, co ty gadasz? Ja akurat utknąłem. O, no. Czyli są tu, kurwa, tylko... Dlaczego ja utknąłem? Kurwa, czemu on się nie wciął? Dupę mać. Tylko ty. No nic, dobra, chcesz to rzucić jeszcze. Rzucaj. No na razie rzuć jeszcze. Tak już pewnie. Skorzystam. O, tak, bateria zaraz padnie. Mówię, że... O. Jak widzicie, siadłem w zaczepie, ale że już się powoli robi ciemno. O kurde, bo zaraz wędkę... Bo odwróciłeś łódkę. Znaczy jest otwarty kabunk, ale... A zaraz jeszcze wędkę stracę. Taka brindza, pani. Kuźwa. Nie przynajmniej. O, nie dość, tak. Zaczął padać deszcz. Robi się ciemno. Utknąłem w zaczepie, więc chyba czas najwyższy się pożegnać. Póki jeszcze
możemy. Jak się uda coś więcej nagrać, to się nagra, ale lepiej. Na zaś. O kurde, nie no. Dobra, kończę. Na razie. Ej.